Polski Czerwony Krzyż to największa, a zarazem najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, która od lat zachęca ludzi do oddawania krwi. Odbyła się otwarta akcja krwiodawstwa w Centrum Użyteczności Publicznej. Okazało się, że bardzo mało ludzi zgłosiło. Zgłosiło się 22 osoby, z których oddało 19 osób, oddali 8 litrów 550 ml. Była to druga akcja. Pierwsza akcja odbyła się 22 stycznia, gdzie tam o wiele więcej osób było, 41 osób się zgłosiło, a 34 osoby oddało ponad 15 litrów krwi. Następna akcja w tym miesiącu odbędzie się 19 lutego. Pomagają osobom najbardziej potrzebującym, które bez ich wsparcia nie dałyby sobie rady. Tym razem PCK podaje pomocną dłoń pani Darii. Pani Daria Wierzbowska jest nauczycielką, pedagogiem w jednej ze szkół ostruckich. Ma 44 lata i od półtora roku walczy z nowotworem wątroby. Przebyła już dwie operacje, no i w tej chwili ma zalecone niekonwencjonalne metody leczenia, które są bardzo kosztowne, no i rodzina nie jest w stanie ponieść takich kosztów. Dzięki inicjatywie oddziału rejonowego w Ostródzie pani Daria ma szansę poradzić sobie z problemem. Przekazaliśmy informacje poprzez internet, poprzez różne środki masowego przekazu, informacje o pomocy dla pani Darii. Poza tym, no jeszcze będzie młodzież szkół średnich zbierała na terenie szkół, na terenie miasta na pomoc dla pani Darii. Wszystkie środki, które zostaną zebrane, zostaną właśnie przekazane na leki, na przejazdy do szpitala i na inne rzeczy związane z chorobą pani Darii. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża kieruje się 7 głównymi zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, niezależnością, dobrowolnością, jednością, powszechnością. Dzięki waszemu wsparciu ma szansę funkcjonować prawidłowo. Polski Czerwony Krzyż w Ostródzie zwraca się z apelem do wszystkich ludzi, którzy są w stanie pomóc pani Darii. Bardzo proszę o wpłaty na konto, które jest podane w ulotkach, oraz no, o wpłatę do puszek kwestarskich, które będą na terenie miasta.